Krzeciński jest przede wszystkim człowiekiem, sercaninem i księdzem. W tej kolejności, to mi się kiedyś spodobało, bodajże ksiądz Radosław Warenda tak pięknie opisał. Bardzo dobrze. Mama troszeczkę była taka zaskoczona, w sensie, że jak ona sobie poradzi beze mnie i tak dalej, chodziła taka trochę smutna. Z tatą było trochę lepiej, przyjął to bardzo dobrze i nawet się później ucieszyli. No, moment taki najtrudniejszy to był, kiedy wyjeżdżałem do postulatu, ale później wszystko tak bardzo dobrze zaakceptowali, przyjeżdżali do nowicjatu. Tutaj już nie do seminarium, ponieważ mama zmarła w nowicjacie, więc to taki to był trochę trudny czas, ale tą pierwszą taką wiadomość przyjęli bardzo dobrze. Co mnie cieszy najbardziej? Życie wspólne to jest ważne, że nie żyjemy osobno, nie ma tej samotności, ale żyjemy we wspólnotach. To mnie najbardziej cieszy, możliwość różnorodnej też pracy. Akurat ja się bardzo dobrze odnajduję, przynajmniej w moim przekonaniu, w duszpasterstwie. Ale myślę, że jakbym chciał coś robić innego, no to myślę, że tutaj miałbym taką możliwość, czy wyjazdu na misję, czy tutaj różne inne dzieła, które podejmuje nasza prowincja. Dlatego mnie cieszy to duszpasterstwo, gdzie jestem. Parafia, ludzie, no teraz troszeczkę jest to ograniczone, ale cały czas gdzieś tam człowiek działa, czy w internecie, czy w jakichś innych historiach, gdzie ma się tą styczność z ludźmi. Szczerze mówiąc, nie wiem. Zdarzają się trudności, zdarzają się kryzysy, kiedy człowiek no, ma do czynienia z czymś, czym sobie nie radzi. Ludzkie historie, ludzkie problemy, konfesjonał bardzo często. To są te trudności, takie mierzenia się z może nie swoim życiem, ale z życiem drugiego człowieka. Tak mi się wydaje, że chyba to jest takie najtrudniejsze, ale kiedy komuś się pomoże, czy dobrym słowem, czy w różnoraki inny sposób, no to myślę, że jest też taka radość z tego, że Pan Bóg też działa przeze mnie jako księdza. Ojej, było ich dużo. Kwestia misterium, różnych akcji. Ale najlepszym takim momentem, też i trudnym, ale później człowiek się z tego śmieje, no to jak miałem wypadek traktorem w nowicjacie, wjechałem w drzewo. Po prostu wiozłem deski, wchodziłem chyba z 30 na godzinę w zakręt i zahaczyłem kołem o drzewo. Troszeczkę tak się traktor rozkraczył, coś tam pękło, coś się wylało. No i ja taki troszeczkę byłem rozbity, bo myślę, no rany, rozwaliłem traktor, nie? Ale mi chłopaki pocieszali, mówią spokojnie, nie wyrzucą cię, inny spalił zakrystię. Także było dobrze i pamiętam, że nie było przełożonego wtedy. Nie było przełożonego i musiałem odczekać kilka dni. To taka była troszeczkę nerwówka. Kiedy przyjechał przełożony, no poszedłem się przyznać. No i wtedy reakcja księdza Krzysztofa była rewelacyjna, po prostu się roześmiał i kazał mi pokazać miejsce, gdzie to się wydarzyło i stwierdził, że na tym drzewie powieszą tabliczkę, że w to drzewo wjechał nowicjusz Mariusz Wrzesiński, że będzie oznaczone to miejsce. No to jest taka historia, z której najbardziej się śmieję, bo no jeszcze nie wiem, czy ktokolwiek w historii miał wypadek traktorem wjechać w drzewo, jeżeli chodzi o naszą formację. Panem i Zbawicielem, drogą i prawdą, najlepszym przyjacielem, tym, którego słowo mnie prowadzi przez życie, no i tym, który mnie powołał do bycia właśnie człowiekiem, sercaninem, księdzem. Dzięki. Żeby byli odważni.
pamiętam to, co powiedziałem, kiedy padło to pytanie, jak długo myślałem o tym powołaniu, prawda, że mi też brakowało w pewnym momencie odwagi, żeby zmienić swoje życie. Bądźcie odważni. Bądźcie odważni, jeżeli słyszycie ten głos powołania, jeżeli czujecie, że to jest wasze miejsce, czy to będzie diecezja, czy to będą sercanie, franciszkanie, ktokolwiek, idźcie za głosem powołania. Zróbcie to, spróbujcie, bo warto. Ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz do Stadnik i ksiądz Jan Strzałka powiedział, że spróbuj, przyjedź do postulatu, zobaczysz, jak to będzie. Podobne podejście miał mój ksiądz proboszcz wtedy, ksiądz Tadeusz Jarzębak, że spróbuj, przekonasz się, jest wiele jeszcze innych możliwości. Dlatego spróbujcie i bądźcie odważni.